Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Główne czynniki związane są z sezonowością, bo trzeci kwartał każdego roku to sezon wakacyjny, gdzie głównie mamy przerwy urlopowe, jeżeli chodzi o sektor samochodowy. Odseparowując te zdarzenia jednorazowe, czyli sprzedaż FLT, sprzedaż Elany PET i zamknięcie funkcjonowania Hutmana, te wyniki były na porównalnym poziomie w porównaniu z zeszłym rokiem. Utrzymaliśmy marżowość w segmencie metale. I widzimy znaczący wzrost dwucyfrowy kwartał do kwartału, miesiąc do miesiąca, głównie wrzesień do września zeszłego roku, jeśli chodzi o MaFlow, czyli nasz sektor automotyw. BITA bez zdarzeń jednorazowych za 9 miesięcy to 320 milionów, zysk netto to 137 milionów. Są to rok do roku znaczące wzrosty w porównaniu do 2021 roku i do 2022 rok, to znowu wzrost dwucyfrowy, jeżeli chodzi o EBIT. I w porównaniu do wynik finansowy na to za 2021 rok, to był poziom 85 milionów, tu mamy 137 milionów złotych. Wychodzimy z dużego kryzysu w branży automotive. Dotknęła nas pandemia. Później brak półprzewodników, zerwane łańcuchy dostaw, w lutym wybuchła wojna w Ukrainie, to jeszcze bardziej skomplikowało kwestie logistyczne. W marcu stanęły wszystkie zakłady Volkswagena w Europie i to były główne wyzwania. I powoli ta branża odbudowała, odbudowała się, jeżeli chodzi o wielkość mocy produkcyjnych i produkcję samochodów. Dlatego widzimy jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni. W jeżeli chodzi o nasze wielkość sprzedaży w sektorze automotyw na przyszłość. To były największe wyzwania i zbudowanie teraz nowych mocy i zwiększenie sprzedaży to nasze główne cele na czwarty kwartał i na przyszłe lata. Głównie z przedłużenia remontu wymiany klatek walcowniczych w naszym dużym zakładzie w Alchemii Hucie Bankowej Ponieważ to się przedłużyło z dwóch tygodni do siedmiu tygodni i na magazynie magazyn wsadu rósło 10 tysięcy ton, jak również remont prasy Grażyna w naszej walcowni w Dziecica. To były główne, główne czynniki. Mamy do czynienia z trendem obniżenia cen metali i na koniec roku chcemy znacząco obniżyć poziom naszego kapitału obrotowego. Naszym celem jest EBITA na poziomie 400 milionów na koniec tego roku. Co do wyniku finansowego, no tu nie chcę się wypowiadać, bo to wchodzą zarówno koszty finansowe, jak również koszty naszych przewalutowań, pozycji walutowych, naszych aktywów wyrażonych w walutach i ich wyceny, ale czwarty kwartał chcemy i oczekujemy, że będzie znacząco lepszy wynik i netto i EBIT w porównaniu do czwartego kwartału 2021. Partnerem programu była spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.